Jest trzeci dzień września. Przed kilkoma godzinami zakończyła się w Chorzowie gala Primetime Wrestling Underground. My już jesteśmy na miejscu. Wróciliśmy z Chorzowa, żeby nagrać dla Was jak najszybciej najnowszy materiał podsumowujący galę największej polskiej federacji wrestlingowej Prime Time Wrestling. 17. gala z cyklu Underground odbyła się przy ulicy Targowej w Chorzowie. Tym razem salka PTW Performance Center była zapełniona, można powiedzieć, że trzeszczała w szwach. Nigdy jeszcze nie widziałem aż tylu ludzi na gali Underground. I nigdy jeszcze nie było tam tak duszno. Atmosfera była gorąca, zdecydowanie, nie tylko ze względu na to, co działo się w ringu, nie tylko ze względu na to, co przygotowała federacja, ale właśnie na warunki atmosferyczne. Tak, ale zanim przejdziemy do omawiania gali, mamy jeszcze do omówienia kilka spraw, a mianowicie odbyły się w tym czasie od ostatniego Underground 3 live'y dla wspierających PTW na YouTubie. Jeden live z panem Pawłowskim, drugi live z panem Pawłowskim i Rzeźniczkiem i ostatni live, w którym uczestniczyła Diana Strong. Polecamy Wam właśnie wspierać tą federację na YouTube, wykupić sobie taką subskrypcję, gdyż każdy może zadać pytania i również my zadaliśmy różne pytania, które zostały odczytane w ramach tego live'u. No i spytaliśmy pana Pawłowskiego o to, czym jest istota w wrestlingu. Bardzo dziękujemy za odpowiedź. Była bardzo wyczerpująca, długa, ale też ciekawa. No i wychodzi z tej wypowiedzi, że wrestling polega na łączeniu ludzi, na budowaniu takiej społeczności. I druga rzecz, że we wrestlingu ważne jest kreowanie, budowanie światu, że we wrestlingu wszystko jest możliwe, a każdy może być tym, kim chce. No to jest taki świat, można powiedzieć, niemalże bez ograniczeń. Więc to jest bardzo ciekawa odpowiedź i faktycznie zgodziłabym się z tymi dwoma składnikami. Zarówno ta społeczna strona, gdzie ludzie mogą spotkać się we wspólnych jakichś emocjach i przeżyciach, jak i ta druga strona, gdzie no, mamy zupełnie nową rzeczywistość, którą wrestling tworzy. Rzeczywistość, w której każdy ma jakąś rolę, w której każdy, my jako fani mamy również rolę przecież na galach, tak? Do odegrania. Wrestlerzy mają swoje role. Pan Pawłowski ma swoją rolę jako promotor. Sędziowie mają swoją rolę. Jest to nowe zupełnie uniwersum, w które wchodzimy i dzięki niemu możemy no, jakoś miło spędzać czas, oderwać się od rzeczywistości. We wrestlingu ludzie łączą się ze sobą i spotykają po stronie dobra. Zazwyczaj oklaskiwani są face'owie, czyli postaci, które są dobre moralnie, które reprezentują dobre wartości. Zazwyczaj negatywnymi emocjami, reakcjami obdarzani przez fanów są heelowie, czyli wrestlerzy, którzy oszukują, którzy właśnie hołdują takim negatywnym wartościom. Więc w tej rzeczywistości wrestlingowej nie tylko spotykasz i łączysz się z innymi ludźmi, ale robisz to opowiadając się po jasnej stronie mocy, stając po stronie dobra i w związku z tym naprawdę społeczność wrestlingowa jest wyjątkowo pozbawiona hejtu, wyjątkowo pozbawiona jakichś takich negatywnych uwarunkowań. To, co nas spotyka na YouTubie, za co raz jeszcze dziękujemy, właśnie ogrom takich pozytywnych emocji, podziękowań, jakichś afirmacji względem naszej działalności. Bardzo też dziękujemy za wszelkie rady, staramy się je brać sobie do serca i wcielać w życie. Więc wrestling jest rzeczywiście czymś niesamowitym i każdego zachęcamy do zgłębienia tego fantastycznego świata. No nie wiem, czy jest tak kolorowo i różowo w świecie wrestlingu, że to jest taka
Wesoła gromada zgodnych ludzi. Chciałem przedstawić wyidealizowany obraz, żeby zachęcić nowych, potencjalnych fanów. Tak, a właściwie do takiego obrazu, do takiej sytuacji dążymy, tak, żeby polska scena wrestlingowa się rozwijała i, no i najważniejszy jest po prostu polski wrestling, polscy wrestlerzy, którzy mogą zrobić międzynarodowe kariery i po to chyba też tutaj my jesteśmy i no i to wspieramy. Wspieramy polski wrestling. Tak, tak. Naszym celem jest z jednej strony wypchnąć polskich wrestlerów na WrestleMania, a z drugiej strony sprawić, że będziemy mieli jak najwięcej, jak najbardziej jakościowego wrestlingu w Polsce. I w tym celu bardzo prosimy wszystkich słuchających, jeździcie na gale Primetime Wrestling, Combat Pro Wrestling, czy innych federacji. Kupujcie koszulki, wspierajcie polski wrestling również przez rozmowę, komentując, zadając nam pytania. Tymczasem przejdźmy do omówienia dzisiejszego Underground. Underground 17. Tradycyjnie Underground otworzył pan Pawłowski, witając widzów i zapowiadając rozmaite ogłoszenia. Jednakowoż jego przemowa została przerwana przez głodnego i żądnego walki Gabriela Queena, który domagał się meczu z Olgierdem, który był zapowiedziany jako Underground Street Fight. Muszę przyznać, że bardzo czekałem na tę walkę dwóch niezwykle utalentowanych młodych polskich wrestlerów. Jest to zdecydowanie czołówka, jeżeli chodzi o umiejętności ringowe polskiego wrestlingu. W dodatku są to wyjątkowo młode osoby, które mają dużo do udowodnienia. Jestem fanem zarówno Gabriela Queena, jak i Olgierda. Obawiałem się, że zostawią zbyt dużo zdrowia właśnie tam na Underground i nie myliłem się, bo mecz kosztował zarówno jednego, jak i drugiego ogrom zdrowia. Publiczność rozpalił jeszcze bardziej aniżeli ta duszność w sali. Jakie są twoje wrażenia w związku z tym pojedynkiem? Tak, faktycznie Gabriel Queen wbiegł, a zaraz potem wbiegł Olgierd, nawet pominął chyba swoją muzykę i wejście. I od razu przeszli do czynów, do rękoczynów. No i nie potrwało to długo, ponieważ Olgierd po chwili otworzył wrota tej halki, gdzie stał przed jej wejściem zaparkowany samochód, do którego Olgierd początkowo nie mógł znaleźć kluczyków, ale sędzia mu chyba podał. Otworzył bagażnik i wpakował tam otumanionego Gabriela Queena. I z piskiem opon odjechał. Takie wyjątkowe wydarzenie w trakcie walki znakomicie zdało egzamin. Wszyscy fani byli zachwyceni. Mnie osobiście wydaje się, że tego typu sytuacje są jak najbardziej pożądane, ale raczej w innym momencie gali. Może bardziej w środku, może w momencie, kiedy fani już staną się odrobinę znużeni tym, co dzieje się tylko i wyłącznie w ringu, czy w jego, czy podczas wejść wrestlerów. Tak, zdecydowanie. To mogło być gdzieś około przerwy, przed przerwą, gdzieś w połowie. To był taki moment zdecydowanie ożywiający publiczność i całą galę. No i trochę go było szkoda faktycznie, jako taki element żywy. Jeden zdecydowanie z najważniejszych momentów tej gali. Również to, co zwróciło moją uwagę, to takie niezwykle dynamiczne wbiegnięcie Olgierda, Gabriela Queena, następnie bardzo szybka wymiana licznych ciosów, obijanie się w okolicach ringu. Wydaje mi się, że
tego wszystkiego mogło być dwa razy mniej i to wszystko mogłoby się dziać dwa razy wolniej. Ta bijatyka Olgierda z Gabrielem początkowo była na tyle szybka, że ja jakby nie zarejestrowałem połowy ciosów. Dlatego też optuję, ażeby w wrestlerzy polscy niczym Roman Reigns, no do bólu przeciągali każdy ruch, każdy gest, każdy cios, wówczas ciosów wykonuje się mniej, ciało płaci mniej rachunków, a są one bardziej pamiętne i łatwiejsze do zarejestrowania dla fana. Czy nie miałeś takiego wrażenia, że na początku tyle się działo po prostu, tak dużo punchy, tak dużo kików, że można tak, zamiast tego jeden punch na zamiast pięciu punchów zrobić. Tak, no trzeba dać sobie czas, żeby to wszystko dobrze sprzedać. Tym bardziej, że to były dosyć brutalne ciosy i po prostu, tak? Trzeba mieć ten czas, żeby pokazać, że ciebie to boli. Owszem, a jeżeli chodzi o bumpy przyjmowane poza ringiem, no to czymś niesamowitym, niezwykle brutalnym i kosztownym dla zdrowia Gabriela Queena był jego bump na beton, został przerzucony bardzo stanowczo przez Olgierda i upadł, wydaje mi się, że lędźwiami przede wszystkim tak, na tak, beton. Faktycznie. Olgierd zdjął z podłogi matę, która zabezpiecza podłogę przy ringu i tam po prostu rzucił Gabriela Queena. Bardzo głośnym plaskiem to się skończyło. Wydaje się, że tego typu bumpy można ograniczyć do tych największych gal. Ja jednak nie oczekiwałbym od wrestlerów tego typu aktów. Oczywiście bardzo doceniamy poświęcenie zarówno Olgierda, jak i Gabriela. Potwierdzili oni co o nich myślałem, że są jednymi z najbardziej utalentowanych młodych polskich wrestlerów. Wspominam też już po powrocie obydwu zawodników na arenę. Powrót, możemy zdradzić, dokonał się pod koniec pierwszej części show. Olgierd po prostu z powrotem przyjechał wraz z sędzią Sewerynem, który tam się również znalazł w samochodzie. Podobno będzie jakiś materiał z tego, co się działo podczas tej wycieczki. Natomiast z perspektywy naszej, jak już miała się kończyć pierwsza połowa, jak pan Pawłowski był w ringu, to przyjechał Olgierd, chciał otworzyć bagażnik. W sumie właściwie o co chodziło? Czy co, zabrał go do bagażnika na przejażdżkę i nie bił go wtedy, tylko nie wiem co. Jeździł po wertepach. O, pomiędzy Katowicami, a Warszawą są takie z 10 kilometrów takich hopek na autostradzie. Strasznie buja. Może tam Olgierd jeździł z Gabrielem Queenem w bagażniku. No i jak go tak przewoził gdzieś po jakichś hopach i krętych drogach, to myślał, że chyba otworzy ten bagażnik i Gabriel Queen tam będzie już, nie wiem, zemdlony. Natomiast Gabriel Queen od razu posłużył się gaśnicą, która, jak rozumiem, w tym bagażniku leżała i czekał tylko na otwarcie przez Olgierda bagażnika, aby prysnąć mu tą gaśnicą w twarz. Tak, następnie też prysnął mu tę gaśnicą w jakiś taki sposób obsceniczny. Ja apelowałbym jednak do wrestlerów, do osób zajmujących się wrestlingiem w Polsce, ażeby usunąć tego typu zachowania w ogóle ze spektrum naszego wrestlingu. To odrzuca ludzi, przedstawia wrestling jako jakąś naprawdę podłą rozrywkę. Proszę zauważyć, że WWE i W odchodzą od tego typu cringe'owych, ohydnych, niewysublimowanych, nietaktownych, nieładnych zachowań. Wrestling, tak jak powiedziałaś za panem Pawłowskim, może być wszystkim. Sprawmy, żeby był jak najpiękniejszy, jak najbardziej intrygujący, jak najgłębszy.
bynajmniej tego typu obleśne zachowania nie są mile widziane i naprawdę mało kto na nie pozytywnie reaguje, a bardzo wiele osób są w stanie zrazić do wrestlingu. W tym meczu działo się bardzo dużo. Pamiętam także widowiskowy Michinoku Driver wykonany na stół z merchandisem. Tak, no Gabriel Quinn wykonał ten cios Olgierdowi, poprzedzając go jeszcze uderzeniem go w głowę koszem na śmieci. Więc to był naprawdę brutalny mecz, ale też dobry mecz. No i atrakcji nie było końca, jeżeli chodzi o ten mecz, bo w pewnym momencie Olgierd, który już był tam zrezygnowany i uwięziony w Samiszynie, zaczął przywoływać Karynę i Karyna faktycznie przybiegła i zaczęła okładać Gabriela Quina. Gabriel Quinn wykonał Big Boota Karynie. Ona niestety upadła, uderzając szyją w linę. No, to wszystko wyglądało bardzo spektakularnie, natomiast ta chwilowa interwencja sprawiła, że Olgierd zwyciężył i pokonał Gabriela Quina w meczu, który pan Pawłowski określił jednym z najlepszych pojedynków w historii polskiego w wrestlingu. I ja zgadzam się z tym określeniem. Na pewno ta dwójka młodych wrestlerów zostawiła ogrom zdrowia, udowodnili, że zasługują na szacunek wszystkich fanów wrestlingu w Polsce. No i mam nadzieję, że już następnym razem, kiedy zostawią tyle zdrowia w ringu, będzie w pojedynku z jakimś wrestlerem na ringach WWE albo AEW. Pierwszym pojedynkiem po wyjechaniu na miasto Olgierda był mecz mistrza z uczniem, więc już mamy jakiś storyline. Można mieć swego rodzaju wątpliwości, czy aby na pewno Taras jest już gotowy, ażeby publicznie, oficjalnie pełnić rolę mistrza nie tylko tag teamów, ale także głównego nauczyciela, trenera i ojca wszystkich wrestlerów. No jednakowoż ja zawsze powtarzam, że wrestling to jest poświęcenie i pewna etyka pracy, która wpływa na muskulaturę. No tak, trochę rozumiem, o co ci chodzi, tak? Że teraz jest wszędzie pokazywany jako mistrz, też w tym nauczyciel, tak? W tym, czy trener. W tym filmiku promującym szkołę letnią też występuje w takiej roli i masz co do tego, jak rozumiem, wątpliwości, że to nie jest taka postać reprezentacyjna dla federacji, czy... Nie wiem, czy jest to adekwatna twarz pro wrestlingu w Polsce, natomiast na pewno jest to jeden z najlepszych technicznie wrestlerów z tego zaciągu świeżego, który zaczął uprawiać wrestling mniej więcej równolegle ze startem Prime Time Wrestling. Trzeba przyznać, że teraz najszybciej opanował te podstawy, miał okazję mierzyć się z wyjątkowymi, doświadczonymi przeciwnikami. Alexander Wolf z NXT, pamiętany ze stajni Sanity chociażby, znany z wielu innych także federacji. No cóż, mamy tutaj zapewne odmienne spojrzenie aniżeli pan Pawłowski. Doceniamy bardzo poświęcenie Tarasa dla Primetime Wrestling. Doceniamy fakt, że przeprowadził się właśnie tam na Śląsk. Bardzo szybko opanował podstawy technicznego wrestlingu. Jest nie najgorszy na mikrofonie. Tworzy ciekawą stajnię. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Póki co, moim zdaniem, dostarczył solidny mecz razem z Maxem Speedem. Max Speed reprezentował high flying, starał się szybko, rozmaitymi też kopnięciami poradzić sobie z Tarasem. Tymczasem reprezentant Paki
kontrował szybkość Maxa Speeda rozmaitymi supleksami. Trzeba przyznać, że widziałem tam Saito, suplex. Brutalne były te upadki Maxa Speeda. Szkoda mi go, bo to jest taki początkujący, chudy jeszcze no, dzieciak, ale w takim dobrym tego słowa tak. znaczeniu. Wydaje mi się, że część tych supleksów można było troszeczkę bezpieczniej wykonać. Tak. To też troszeczkę się wyłamywało, powiedzmy, z tego storyline'u, tak? Nauczyciel może cię uderzyć, ale nie aż tak mocno, tak? Może cię uderzyć w ringu, żeby ciebie czegoś nauczyć, tak? Czy stoczyć tą walkę, ale nie tak, że cię spuszcza na szyję. Ale też wydaje mi się, że jak robi się ciosy takim lekkim przeciwnikom, to często Brock Lesnar miał taki problem. Jak robił supleksy na przykład Kofiemu Kingstonowi, to one wychodziły zupełnie przeraźliwie. Tak jakby ci zawodnicy, którzy są lżejsi, no jakoś dziwnie te supleksy przyjmują na szyję. I tu miałam takie podobne wrażenie. No ale na szczęście na koniec obaj panowie, mistrz i uczeń, się pogodzili, przytulili i zapewnili się o wzajemnej przyjaźni. Max Speed jest ciekawą postacią. Wydaje się, że jeżeli znajdzie jakiś ciekawy catchphrase, jakieś ciekawe powiedzenie, no, jestem w stanie sobie wyobrazić różne ciekawe drogi rozwoju jego gimmiku, jego postaci. Za każdym razem, kiedy widzę go w ringu na żywo, mam jakiś niedosyt, chcę zobaczyć więcej. Jest on ofiarny w ringu, co potwierdził tym meczem z Tarasem. Widać, że ma serce do wrestlingu. No i cóż, zobaczymy, co dalej. Ma całkiem sympatyczny film. Wydaje mi się, że mógłby być nieco szybciej podczas wejścia, ale to już jest może przesada. Fajnie jakby miał w przyspieszonym tempie ten film puszczony. Też zauważyłam, może w przyspieszonym tempie transmisja jest puszczana. Może. Zauważam, że ludzie też szybciej klaszczą, jak Max Speed wchodzi, i to też jest śmieszne. Kolejna walka poprzedzona świetnym wejściem, jednym z zabawniejszych i bogatszych na tej gali, czyli King Kaden, który dobrze się zaprezentował podobno na wczorajszych tryoutach i w związku z tym dostał na dzisiejszej gali walkę przeciwko... Początkowo Starboy Nano Lopez był zapowiedziany, natomiast... Wybrzmiała jego muzyka i nie wychodził. A pojawił się tak zwany krecik, czyli mogę się tu mylić, Emil Sotir, który już na ostatniej gali Underground miał wyjątkowo stiffową walkę z Rafim Raritasem. Wyjątkowo szutowo, wyjątkowo intensywnie wykonywał ciosy ten Czech. Pamiętam, jak powiedziałaś, że w zasadzie to była tak szutowa, tak brutalna walka, że Czech sprawił wrażenie, jakby on po prostu raz się miał pojawić i już nigdy nie wrócić do PTW, bo tak brutalnie potraktował Rafiego Raritasa. Zresztą każdy mecz Rafiego, jak się temu przyglądam, jest po prostu wyjątkowo brutalny. Rafi walczy w japońskim stylu, nie boi się przyjmować ciosów, tak jak to powinno wyglądać. Natomiast wbrew twoim przewidywaniom, krecik wrócił do Chorzowa, Norki. Wyeliminował Nano Lopeza, ażeby dostarczyć bardzo dobry mecz z tym Hiszpanem, King Kaden, tak? Tak on się nazywa. Jak na wrestlerów, którzy nie walczyli wcześniej ze sobą, którzy nie mieli okazji spotkać się w ringu, nie mieli okazji zbyt długo ze sobą trenować, to był naprawdę bardzo dobry, płynny, szybki pojedynek. Zapamiętałem nie tylko wejście Kinga Kaidena, kiedy pocałował on w pewnym momencie jakąś rozentuzjazmowaną kobietę, ale także moment, w którym ten ponad 100-kilogramowy mężczyzna wyskoczył z ringu, odbijając się od lin, następnie robiąc salto i lądując na ciele biednego
Czecha. Fantastyczny wrestler, wyglądający poważnie, tak jak właśnie mógłby wyglądać mistrz w wrestlingu, trener w wrestlingu, czempion w wrestlingu, czy też twarz jakiejś federacji wrestlingowej. Pan Pawłowski bezpośrednio po meczu ogłosił coś, co wprawiło mnie wielką radość, a mianowicie, że ten utalentowany Hiszpan podpisał kontrakt z PTW. Pamiętasz, co on wtedy zrobił, kiedy pan Pawłowski to ogłosił po walce? Uklęknął i pocałował ring. Padł na kolana. To naprawdę był... Brawo, brawo dla tego... Mistrz w ogóle takich drobnych gestów. Mm-hmm. On też w pewnym momencie podczas walki, po tym wykonanym chyba przez siebie salcie, zabrał jednej dziewczynie jej sign, jej kartonik. I z taką... żywą, nieokiełznaną, autentyczną energią złamał jej ten sign, po czym jakby zawstydził się, tak? Bo jednak jest face'owym wrestlerem. Zawstydził się, że coś zniszczył, że co, te emocje przejęły nad nim kontrolę i bardzo ją przeprosił i oddał jej ten złamany na pół sign. Tak, to był ten skok i reakcja bezpośrednio po nim był kolejnym, jednym z najlepszych momentów na gali Underground 17. Tak, to są takie, no właśnie, w przeciwieństwie do tych różnych takich obscenicznych żartów, to są takie subtelne gesty, ale no one jakoś tworzą tą postać, tak? I wszyscy się naprawdę ucieszyli, że King Kaden będzie widziany częściej na deskach ringu PTW. No co do krecika, znowu był stiffowy, znowu był niemiły. Nie tak bardzo jak w meczu z Rafim Rarytasem. Mam wrażenie, że teraz troszeczkę mniej zdrowia kosztował. Bo może już teraz wie, że będzie częściej być może walczył i nie chce tak mocno obijać wrestlerów z rosteru PTW. Faktycznie ten mecz był widowiskowy i się nie dłużył. Kolejny pojedynek, kolejny członek paki, czyli Boro i Victor Longman. Nie ma potrzeby, ażeby zapowiadać Bora jako postać pochodzącą z miasta seksu i biznesu. Tam są dzieci. Tworzymy produkt, który oglądać mają rodziny z dziećmi. Wydawałoby się, że można po prostu pominąć jakieś tego typu odniesienia. Ja również na gali Underground 17 widziałem małe dzieci. Tego typu treści nie powinny być tam produkowane i PTW, jeżeli chce poszerzyć swoją publiczność, a mamy tam znakomite wzory dla dzieci, wzory do naśladowania dla małych dziewczynek, na przykład Diana Strong, no to musi pomyśleć właśnie o unikaniu takiego ostrego języka. Tak, takie rzeczy, że tak powiem, nie dla dzieci, one i tak zdarzają się na galach za sprawą publiczności i różnych okrzyków spontanicznych, dlatego już myślę, że federacje by mogły, przynajmniej ta federacja, tak? PTW, która tworzy taki content PG, zresztą ma na swojej publiczności dzieci, a jak mówimy o dzieciach, to mamy na myśli chociażby na tym Underground, nie wiem, 7-8-letnią dziewczynkę, tak? Zresztą na każdej gali jakieś dzieci są. Na tym polega piękno w wrestlingu, że na każdej gali są dzieci, są staruszkowie, są niepełnosprawni. No i to trzeba po prostu cenzurować. Tak samo na galach w wrestlingu w Polsce. Zobaczycie pary, zobaczycie ojców z synami. To jest zawsze piękny obraz. Zobaczycie grona koleżanek, grona kolegów. Matki z córkami. Matki z córkami, rozmaite konfiguracje. Ludzi, którzy przeżywają rzeczy razem. Razem w ringu przeżyli tą walkę Longman i Boro. I miałam troszeczkę wrażenie, jakby Victor Longman był nieco zmęczony. Nie był w swojej najlepszej formie. Ale być może to też przeciwnik, Boro, nie pozwolił mu się najlepiej zaprezentować. Ja jestem znany raczej z zastrzeżeń co do wrestlingu i postaci Bora.
Wydaje mi się, że nie pozwala on swoim przeciwnikom błyszczeć tak, jak potrafią. Natomiast Longman walczył w HCW, Hungarian Championship Wrestling. Tak, to nie tylko Longman, ale spora część rosteru PTW miała wczoraj wycieczkę do HCW. Zachęcamy do śledzenia Instagrama nie tylko istoty w wrestlingu, ale także poszczególnych polskich wrestlerów: Karola Iskrawaganzy, Iskry Górskiego, Wiktora Longmana, Gabriela Queena, Diane Strong i tak dalej. No i właśnie oglądając te ich rolki, stories i treści, które publikują, no uświadomiłam sobie, że doświadczają właśnie takiego ciężkiego wrestlingowego życia w podróży, tak? Piątek wyjazd, żeby znaleźć się w Budapeszcie na sobotnią galę, a potem szybko powrót i kolejna gala w niedzielę w Chorzowie. Więc faktycznie część rosteru wyglądała na zmęczoną, chociaż nie Axel Fox, który również występował dzień wcześniej w HCW. Wydaje mi się, że on akurat był tym jakoś pobudzony, nakręcony, miał dwa razy więcej energii. No ale to jeszcze omówimy to przy okazji jego walki. Natomiast jeżeli chodzi o ten pojedynek, coś tutaj nie chyba nie zagrało, tak? Pomiędzy tymi dwoma przeciwnikami. A poza tym mam jakieś takie mieszane uczucia co do tego, jak teraz jest z tym Longmanem. Jakie są storyline? Przecież ostatnio Rafi Rarytas przerwał jego mecz i go uderzył. I gdzie jest kontynuacja tego? Rafi Rarytas miał zostać pociągnięty do odpowiedzialności, a tu nagle Longman walczy z Borem. Rafi Rarytas walczy z Axelem Foxem, więc jest jakiś ucięty ten storyline, a to był jeden z ciekawszych storyline'ów. Longman zasługuje na najlepszych przeciwników, najciekawsze storyline'y. Takim był storyline z Bad Bonesem, jego proma, kiedy wspólnie chodzili na siłownię. Domagałbym... Też ucięta historia przecież, Bad Bones atakuje. No cóż, wiemy, że oficjeli. Już obecnie nie ma tak wielu sponsorów Primetime Wrestling, dlatego tak ważne jest, abyśmy my, fani wrestlingu, wspierali na wszystkie możliwe sposoby polski wrestling. Miejmy nadzieję, że Longman będzie miał jak najwięcej przeciwników z międzynarodowej, co najmniej europejskiej półki, z przeszłością w takich federacjach jak Ref Pro, Progress czy Westside Extreme Wrestling, ażeby rozwijać się, ażeby realizować swój potencjał, który, jak mówiliśmy, ze względu na wygląd, ze względu na ton głosu, jest niebagatelny. Tak, zdecydowanie. I tu mam jeszcze taką uwagę, jakąś wątpliwość, że właśnie Wiktor Longman stara się ciągnąć dalej ten swój, zresztą bardzo ciekawy rozwój postaci, że on teraz jakby ociepla swój wizerunek, już nie jest healowy, jest troszeczkę bardziej uśmiechnięty, tutaj się do niego chce Boro przytulić i tak dalej, ale jakby nie ma całości, do czego to dąży, tak? Jakby już Arek Pawłowski w tym nie uczestniczy, bo wcześniej było tak, że Arek Pawłowski mówi Longmanowi, że musisz się poprawić, tak? Bo to było, taki był storyline. Teraz już nie wiadomo, co się dzieje, tak? Jakby, gdzie no, jest... Mnie się wydaje, że właśnie Wiktor Longman jest na drodze do poprawy, a może tylko chce sprawiać takie wrażenie. Wydaje mi się, że towarzyszy temu pewna tajemniczość i jednak zmierza to w jakimś kierunku. Kwestia po prostu osadzenia Longmana w ringu z doświadczonymi europejskimi wrestlerami. Dokładnie o to mi chodzi. A mam jeszcze taką uwagę co do Longmana i Sinistera, to zbiorczo potraktuję, a mianowicie mam wrażenie, że trochę wbrew logice wrestlingowej jest to, że mamy takich, powiedzmy, potężnych na każdy na swój sposób healów, tak? Czy tutaj Krampus też się w to liczy, czy Dziedzic i Longman jako potężny człowiek, który może ci zrobić piledrivera i zniszczyć ci szyję zupełnie,
i wychodzi z nim do ringu Boro i jakby nie sprzedaje tego zupełnie, że mierzy się z jakimś gigantem, tak? Że mierzy się z kimś, kto przekracza zupełnie możliwości fizyczne, tak? No tak, a to jest jeden z elementów, jak rozumiem, polityki primetime wrestling, której zależy panu Pawłowskiemu, ażeby nie tworzyć main eventerów i jobberów, ale żeby każdy właśnie raczej był w roli midcardera i ewentualnie aspirującego main eventera. To nie o to chodzi. Pamiętasz, jak John Cena mierzył się z świętej pamięci Brayem Wyattem? John Cena, który znacznie bardziej jest utytułowany, miał większe doświadczenie, a jednak kiedy Bray Wyatt wplątywał go w swoje gierki, to John Cena miał przerażenie na twarzy, tak? Bał się go. Dlatego, że Bray Wyatt miał straszny gimmick, taki jak Sinister. A tutaj mamy do czynienia z czymś takim, że wychodzi ci straszny Sinister, czy właśnie ten brutalny Longman, i jego przeciwnik tego nie sprzedaje, tylko chce go przytulić. Albo śmieje mu się w twarz, albo nabija się z jego, nie wiem, stroju, malunku i tak dalej. No cóż, już mówiliśmy o tym, że nie najlepiej przy Boro prezentują się w wrestlerzy. Jeszcze jakby tego było mało, przepraszam, że tak krytycznie akurat wyszło również w tym tygodniu na temat Boro. Jedyny taki pozytywny element, który przykuwał moją uwagę, jeżeli chodzi o jego osobę, to były róże, kwiaty, które rozdawał kobietom podczas wejścia. To było świetne, to było znakomite. To była część jego gimmiku, która naprawdę była doskonała. Wyróżniająca też. I wyróżniająca go poza znakomitą piosenką Jessica. Tym razem Boro wyszedł bez kwiatów. Miejmy nadzieję, że po prostu podarował je bezpośrednio przed galą w przepływie uczuć swojej wybrance. Ale liczymy, że też ta wybranka zgodzi się, że będzie obdarowywał inne fanki. Tak, to był zawsze dobry element jego wejścia. Natomiast został on chyba kontuzjowany podczas tego meczu. Nie wytrzymało jego kolano i kulał. Tak, i Longman zrobił mu jakiś bardzo dziwny finisher, zakładając sobie jego kolano na szyję. Miejmy nadzieję, że ta kontuzja nie jest zbyt dotkliwa i Boro będzie mógł dalej trenować i dalej się pokazywać. Kolejny pojedynek, ostatni już podczas pierwszej części, określony mianem main eventu pierwszej części przez pana Pawłowskiego, podczas, że zaznaczamy dla nas main eventem całej gali, był mecz Olgierda z Gabrielem Queenem, Street Fight. Natomiast Disco Pablo zmierzył się z Sinisterem, któremu towarzyszył Dziedzic. Już nie Seriusz Dziedzic. Mhm. Podczas wejścia mieliśmy do czynienia z pierwszym odwołaniem do postaci Braya Wyatta. Sinister wszedł, dzierżąc lampę zapaloną, którą po chwili zgasił Sirius Dziedzic. O, widzisz, ja nawet tego nie wychwyciłam. Było też tak, że pan Pawłowski, to już może o tym teraz wspomnijmy, zaczynając galę wspomniał o dwóch niedawno zmarłych w wrestlerach, o Terrym Funku i o Bray Wyattie. I poprosił wszystkich o wstanie i chwilę zadumę nad tymi dwoma duszami. No i zapowiedział, że wrestlerzy będą na swój sposób oddawać też hołd w ringu tym dwóm postaciom ważnym dla wrestlingu. Tu mam wątpliwości co do tego, czy pan Pawłowski powinien zapowiadać, co będą robić wrestlerzy w ringu, bo w sumie skąd pan Pawłowski wiedział, że ktoś wyjdzie z lampą, a ktoś zrobi Sister Abigail, tutaj Krampus akurat tak zrobił, a przecież dla pana Pawłowskiego było wielkim zaskoczeniem, że Krampus się w ogóle pojawił. Nie, wydaje mi się, że był to taki komunikat, który czynił galę troszeczkę bardziej zrozumiałą dla fanów. Nie doszukiwałbym się tutaj nadmiernie jakichś niedociągnięć. Troszeczkę to jest według mnie wbrew logice wrestlingowej. Natomiast faktycznie ta zapowiedź powodowała, że szukałam tych momentów, tak? I kilka się udało wyłapać, kilka nie. Ale no, zdania są podzielone co do tego, jak słyszycie.
Tak, mamy wejście Sinistera z lampą i mamy wejście Disco Pablo z muzyką taneczną. No i tutaj też widoczne to, o czym mówiłam, tak? Disco Pablo bez cienia przerażenia, pewny siebie. No ja rozumiem, że to jest, mocna osoba, która się niczego nie boi, jest odważna i tak dalej. Natomiast, tak jak już wspominałaś kiedyś, znakiem dobrego wrestlera jest też to, jak potrafi zaprezentować nie tylko siebie w ringu, ale też swojego przeciwnika, tak? I skoro żaden z wrestlerów z rosteru PTW się nie boi Sinistera, Dziedzica czy Krampusa, no to jak publiczność ma się wkręcić w ten strach? No cóż, publiczność przede wszystkim, ta damska część publiczności jest mimo wszystko niezwykle wkręcona, jak ty to mówisz, w postać Sinistera. Niemalże każda kobieta zgromadzona na arenie była rozentuzjazmowana Sinisterem. Podobnie jak Dziedzicem też bardzo. Widziałem bardzo dużo t-shirtów czy signów odnoszących się do tych postaci. Widać, że mają po prostu wielkie grono fanek. Ale czy to tak powinno wyglądać właśnie, że heelowy wrestler, tak jak Dziedzic na przykład, walczący z face'owym wrestlerem, zbiera czanty zamiast przerażać ludzi, zamiast ich wprowadzać w jakieś zdezorientowanie, strach? No cóż, właśnie oni budują taką aurę niejednoznaczności, podobnie do Braya Wyatta czy The Undertakera. Tym samym pozwalają sobie na wejście w obszar twinerów, czyli czasem heelów, czasem face'ów. Ni to dobrych, ni to złych postaci. Tego typu gimmiki we wrestlingu zawsze znajdowały ogromne rzesze fanów. No i również tutaj płeć piękna niezwykle afirmuje całą stajnię Sinistera. No ale znów, przywołam The Undertakera, który był przecież uwielbiany, tak, w tym swoim mrocznym gimmiku i chyba takim twinerskim przede wszystkim. Natomiast jego wejście i ta otoczka, to wszystko, ten gimmick, to jak go traktowali jego przeciwnicy, czyli bali się tego, że on właśnie powstanie ze zmarłych, tak, że się obudzi i będzie walczył dalej, to wszystko tworzyło wokół niego monumentalną otoczkę takiego przerażenia, strachu, również szacunku z publiczności, tak? I tu jest ważne zachowanie się przeciwnika, takiego specyficznego wrestlera. Miejmy nadzieję, że dla dobra Sinistera jego następny przeciwnik wysłucha tutaj twoich uwag. I trochę się bardziej przestraszy. No bo wyobraź sobie, czym by był The Undertaker, gdyby jego każdy przeciwnik się śmiał i chciał go przytulać, tak? No cóż, mieliśmy do czynienia ze starciem dwóch przeciwległych postaci. Taneczny, wesoły, diskopabel, kontramroczny Sinister. Być może tego typu połączenie właśnie w niefortunnym świetle, tak by wynikało z twoich słów, stawia Sinistera. Sam mecz zakończony zwycięstwem Disco Pablo moim zdaniem był na bardzo przyzwoitym poziomie. Nie dopatrzyłem się żadnych specjalnych buczy, nie dopatrzyłem się żadnych specjalnych pomyłek. Ja z przyjemnością oglądam w ogóle mecze tej stajni, co do której na początku miałam wątpliwości. Nowego Dziedzica, który jest czarowany przez Sinistera. Czekam na jakieś wielkie historie, wielkie, mroczne historie tej stajni, bo podoba mi się to. Jest to taki element magiczny, a takich elementów magicznych we wrestlingu też potrzeba. Pod koniec pierwszej części wrócił Olgierd i Gabriel Queen, o tym już opowiedzieliśmy, a pan Pawłowski ogłosił następną dużą galę PTW5 Gold Rush, gorączka złota, odbędzie się w Chorzowie.
w hali Morris. Tak. Tam, gdzie PTW zaczynało ze swoimi dużymi galami. Tak, tam, gdzie była gala Rewolucja i gala Blackout. Nie wiadomo jeszcze kiedy, natomiast ulotki zostały już rozdane. Wydaje mi się, że to będzie październik. To będzie druga połowa października. Tak, gdyż na 1 października został zapowiedziany kolejny Underground. To też takie ogłoszenia parafialne. A jeżeli chodzi o dużą galę Gold Rush, jej nazwa wskazuje na pojawienie się zgodnie zresztą z planami pana Pawłowskiego, bo trochę narzekaliśmy, że nie ma tego pasa, ale jak się temu przyjrzeć, to chyba jest po prostu realizowany plan i zapowiedzi jeszcze z zeszłego roku, że ten pas pojawi się właśnie na tej gali. W specjalnym meczu wymyślonym przez pana Pawłowskiego każdy, kto ogląda Buczomenię autorstwa Matthew, zachęcamy wszystkich fanów wrestlingu do zainteresowania się Buczomenią, właśnie takimi filmami o pomyłkach we wrestlingu. Pomyłkach, zabawnych momentach i chorych bumpach. Mm-hmm. Każdy, kto ogląda Buczomenię, zna 5-minutowe promo Shawna Michaelsa, podczas którego objaśniał on zasady jednego z meczów, które wymyślił w NXT. Trwało to bardzo długo i było mało zrozumiałe. My zawsze, kiedy słyszymy, że ktoś wymyślił jakiś mecz, zastanawiamy się, czy uda się objaśnić zasady w minutę. Wydaje się, że mecze na tyle skomplikowane, że trzeba objaśniać zasady przez 2-3 minuty, są troszeczkę pozbawione takiej oczywistości, której domaga się wrestling. No i zastanawiam się, czy będzie przedstawione zasady tego specjalnego meczu o pas jaśniej i szybciej niż Shawn Michaels. Czyli wychodzi na to, że opas zmierzy się 20 zawodników z rosteru PTW. 4 ostatnich będzie już nie wyrzucanych przez linę, a po prostu pinowanych czy eliminowanych przez submission. No i tutaj już można zacząć typować, kto będzie tą czwórką ostatnich zawodników. Natomiast no, to jest jakiś taki ciekawy zabieg. Też pewnie miły dla tych wszystkich rosterów, że właściwie każdy, czy prawie każdy z rosteru będzie walczył w walce o pas. Bardzo prosimy, drodzy fani w wrestlingu, drodzy słuchający o i słuchające o pozostawianie waszych typów, których 4 wrestlerów pozostanie finalnie w ringu podczas Gold Rush i kto będzie pierwszym mistrzem Primetime Wrestling. Nastąpiła przerwa. Fani PTW mieli 10-15 minut na zebranie sił, przemyślenie pojedynków, chwilę rozmowy. Można wówczas też, co po niektórych wrestlerów podczas przerwy, zaczepić, poprosić o zdjęcie, pogratulować. I można kupić koszulki i różne inne gadżety, z tym, że prosimy o dorobienie koszulek w większych rozmiarach. Po przerwie, ze względu na sytuację, można powiedzieć, prawniczą, sędzia Rafał, już nie sędzia, ale aspirujący wrestler, dostał swoje 5 minut, gdyż pozwał Federację Primetime Wrestling. Tak, pan Pawłowski ogłosił, że skontaktował się z nim prawnik sędziego Rafała. No i federacja jest zmuszona, aby 5 minut poświęcić na promo sędziego Rafała. Sędzia Rafał, no właściwie to było takie promo, w którym właśnie sędzia Rafał ogłasza, że przestaje być sędzią i jeszcze bardzo też niemiło powiedział o tym pięknym zawodzie sędziego, że on chce być czymś więcej. A tak jak już mówiliśmy, każdy we wrestlingu ma swoją rolę, czy to sędzia, czy to ring announcer, czy to fan, czy to wrestler, czy to komentator. I te wszystkie role są potrzebne, żeby wrestling działał. Sędzia Rafał nie chce być sędzią, chce być według nim
według niego kimś więcej, czyli chce walczyć w ringu. Jak oceniasz jego promo? Świetne. Doskonała polszczyzna, wyraźna intonacja, dobra artykulacja poszczególnych słów. I też były to niełatwe warunki, gdyż podobnie jak w przypadku Dominika Mysterio, publiczność bardzo przeszkadzała w wygłoszeniu tego proma, buczała, krzyczała nieprzyjemne rzeczy, ale Rafał się nie zraził. Tak, już nie sędzia, ale wrestler Rafał zastąpił Iskra Vaganza w roli głównego heela na tej gali. Tak, podobnie jak Iskra, Rafał został wygwizdany i tak wykorzystał swoje 5 minut. Rafał zaczyna od przemówień, zapewne jest do nich nieco przyzwyczajony, gdyż PTW już wcześniej informowało, że cieszy się on karierą radnego, czego możemy mu pogratulować. Nie pamiętam, na jakim szczeblu sędzia Rafał jest radnym. No, my musimy przyzwyczaić się, ażeby nie nazywać go sędzią, tylko w jego opinii czymś więcej. Wrestlerem. Rafałem po prostu. Zdrafał. Jakoby miał zdradzić zawód sędziego. Tak krzyczano na publiczności. Tymczasem możemy skoncentrować się na kolejnym segmencie naszej gali Underground 17. Puncher, jeden z ulubieńców pana Pawłowskiego, bokser ze Szczecina, który regularnie pojawia się w PTW od początku istnienia tej federacji. Ulubieniec nie tylko pana Pawłowskiego, ale ulubieniec publiczności, co w połączeniu z jego nieprzyjemnym gimmickiem i reakcją pozytywną, jaką wzbudza w publiczności, no trochę może tworzyć dysonans. Ale zobaczymy, jak ta postać się będzie rozwijała. Na razie jest ciekawie, ma swoje własne catchphrase'y, chanty, genetyczna dominacja. Podobne też dźwięki wydaje jak Bron Breakers NXT. Spełnia te wszystkie nasze różne kryteria tego wyglądu, poruszania się w ringu i wygłaszania prom. Tak, świetny na mikrofonie zawsze pan Pawłowski pozwala Puncherowi wygłosić jakieś promo. I tym razem krótkie przemówienie żywiołowe, intensywne, zwieńczone okrzykami genetyczna dominacja, miało miejsce, poprzedzając walkę z Salomonem Stridem, szwedzkim wrestlerem, który już od ponad 10 lat walczy przede wszystkim, przepraszam, fińskim wrestlerem, walczącym w federacji Fight Club Finland. No jak to powiedział, Puncher Finlandia nie kojarzy się z wrestlingiem. Sprawdziliśmy na Cage Match, niejaka federacja FCF Fight Club Finland, istniejąca od 2005 roku. Od 2011 Salomon Street w niej walczy. Zachęcamy do śledzenia kariery wrestlerów właśnie na Cage Match. Niewiele, można powiedzieć, doświadczenia poza tym swoim rodzimym. Jakieś pojedyncze walki gościnne. Przede wszystkim z czasów takiej chyba świetności i młodości wrestlera 25. No cóż, teraz to nie jest czas optymalnej formy fizycznej. Być może jest to czas optymalnej formy artystycznej Salomona Streeta, gdyż podczas wejścia wręczył od jednemu z chłopców swój marunek, swój obraz, można by powiedzieć. To jest element jego gimmiku, że jest artystą. Na tym obrazie widniała twarz przedzielona na pół twarzy Punchera, pół twarzy Salomona. W takim komiksowym chyba stylu. Chociaż nie przypatrzyłam się dobrze, ale to jest
taki bardzo cenny element. Myślę, że fajnie, że on maluje te portrety i w ramkę je oprawia, przynosi na galę, wręcza fanom, tak? Zawsze to jest jakaś taka właśnie wyróżniająca, wyjątkowa aktywność w świecie, gdzie wrestlerów jest przecież mnóstwo i te gimiki się czasami powtarzają, są podobne. Taka unikalność jest chyba dobrze widziana. No cóż, przyzwoity pojedynek dwóch wrestlerów, z których to raczej Puncher jest w swojej topowej formie życia. Tak. Salomon ma już ją raczej za sobą. I pewnie dlatego Puncher wygrał ten mecz. Tak, Puncher potwierdził, że jest bardzo dobrze rozwijającym się wrestlerem. Cieszymy się, że może walczyć właśnie z międzynarodowymi przeciwnikami. Po zakończonej walce Marcelito wyszedł do ringu. Marcelito, który również jest bardzo, bardzo lubiany przez publiczność. I przeze mnie, bardzo ceniony high flyer. Tak, bardzo jest sympatyczny Marcelito. Wyszedł do ringu i wyzwał Sinistera na pojedynek. Chociaż Sinister miał już wcześniej walkę. No to takie dosyć dziwne, że tak powiem. Natomiast ty jesteś bardzo dzisiaj taka sceptyczna, jeżeli chodzi o logikę wrestlingową. Domagasz się jej w taki bardzo sposób ścisły. No cóż. Tak, mam jeszcze kilka takich uwag co do logiki wrestlingowej. No, trzeba po prostu dbać, tak? Życie i logika czasem chodzą zupełnie innymi drogami. No tak, ale też wiadomo, że WWE na przykład zatrudnia sztab osób, które piszą scenariusze, które skupiają się tylko i wyłącznie właśnie na storyline'ach, na logice wrestlingowej, na tym, jak wydobyć z wrestlerów to, co w nich jest najlepsze, jaki gimmick im przyznać. Jaki odbiór poszczególne grupy fanów wykażą? Dokładnie, więc tam tych błędów jest zapewne mniej niż w tych mniejszych federacjach, gdzie nie ma takich specjalnych osób czy sztabów nawet, tak, ludzi. Więc to jest zrozumiałe, ale oczywiście i WWE ma swoje wpadki czasami, gdzie się kończy w sposób właśnie niezgodny z logiką jakiś scenariusz, czy ktoś przechodzi jakąś transformację, czy no na przykład tak było z Viking Raiders, tak? Którzy na każdym tydzień po tygodniu, na każdej gali mieli inną nazwę, chyba inną też muzykę. No cóż, tak, takich elementów właśnie nie lubię i będę je tutaj podkreślać, no ale tak jak mówię, z przymrużeniem oka zrozumiałe, że mogą się takie spadki zdarzać. No i w związku z tym, że Marcelito wyzwał Sinistera, który miał wcześniej mecz, Sinister nie pojawił się w ringu, natomiast wielką, jak już powiedzieliśmy, niespodzianką, chociaż nie dla tych, którzy podeszli do stołu z merchem na przerwie, było pojawienie ponownie Krampusa. Zaznaczamy, jeżeli chcecie uniknąć spoilerów, unikajcie merchandise'u przed końcem gali. Tak, chociaż oczywiście to już jest mała rzecz z tym Krampusem, bo on równie dobrze mógł tam po prostu mieć swój merch jako... Pozostawić. Tak, jako członek rosteru. No właśnie, Krampus się pojawił. Krampusa się akurat raczej wszyscy boją, nie ma tego problemu. Wydaje mi się, że mają nową maskę. Włosy? Raczej włosy. Włosy na tej masce? Albo realne włosy. Wydaje mi się, że one wyrastają z maski, ale no, coś tam się zmieniło, coś się odświeżyło w Krampusa w wyglądzie, jak zwykle. Wygląda on przerażająco. Jego strój jest bardzo dopracowany.
Jak zawsze Marcelito zostawia całego siebie w ringu, jest szybki, zwinny. Krampus z kolei jest wrestlerem, który dostarcza walki na wysokim poziomie. Jeszcze nigdy nie widziałem rozczarowującego pojedynku Krampusa, więc solidna, trzygwiazdkowa walka, która zakończyła się zwycięstwem Krampusa stosunkowo szybko, więc nikt nie miał okazji się znudzić. Jeden z najlepszych pojedynków tego wieczora. Zresztą za każdym razem, jak Marcelito pojawia się w ringu, można się liczyć z jednym z najlepszych pojedynków. I za każdym razem, jak Krampus pojawia się w ringu, można liczyć na jedne z najlepszych chopsów i najgłośniejszych, najmocniejszych. Ja mam wręcz wrażenie, że słyszę, nie wiem, jakby z ciała Marcelito się zrobiła takie pudło rezonansowe i po prostu jakbym słyszała jego kręgosłup odbijający się od jego żeber. Przerażająca siła Krampusa. No to jest taki jego znak rozpoznawczy, bym powiedziała. I to dobrze wychodzi, acz na pewno to bardzo boli. Szczególnie jak się z takim mniejszym wrestlerem, high flyerem, chudszym trochę jak Marcelito. Kolejny pojedynek to Axel Fox kontra Rafi Raritas. Pojedynek, który nie był wcześniej zapowiedziany. W ogóle dużo było niespodzianek na tej gali. To jest zawsze miłe. I zastanawiam się, czy może to było właśnie związane z tymi podróżami do Budapesztu dnia wczorajszego rosteru PTW, że może był zostawiony jakiś taki margines. Nie wiem, że ktoś nie zdąży, że ktoś nie będzie mógł, że może coś się stanie, nie wiem. Ale tak jak już wspomniałam wcześniej, Axel Fox nie wrócił wcale zmęczony z HCW. On wrócił stamtąd kompletnie nakręcony. Pełen energii, pełen pasji! Niesamowicie on też wchodzi w interakcję z fanami, niesamowicie też robi takie małe, subtelne gesty w ringu. W stylu, nie wiem, sędzia się pyta, Axel gotowy, on mówi zawsze, tak? To są małe cegiełki, które budują jego gimmick, całokształt. Rafi Raritas, co o nim sądzisz? Bardzo dobry zawodnik. Oczywiście możemy mieć zarzut co do jego postury, muskulatury, natomiast jeżeli chodzi o to, co prezentuje w ringu i to, jak pozwala swoim przeciwnikom błyszczeć, jest jednym z najlepszych wrestlerów w rosterze PTW. Zdecydowanie. Plus ten pozytywny gimmick, bardzo fajna piosenka, kciuki do góry. No i ten mecz też miał jakąś historię opowiedzieć, gdyż jak wiadomo, Rafi Raritas szuka przyjaciół, szuka kogoś, z kim mogłaby go połączyć siła przyjaźni. No i na to wszystko wyszedł właśnie Axel i powiedział, skoro mamy zostać przyjaciółmi, to musimy najpierw stoczyć walkę. Podobnie jak w AEW było z Moxleyem i Danielem Bryanem, zanim połączyło ich Blackpool Combat Club. Postać Williama Regala, która odeszła z AEW, pozostawiając po sobie stajnię. No tak, następnie main event całej gali. Pierwszy raz w main evencie Top Gun, Samson, Duma Benzina. Wrestler o posturze raczej potężnej, ale niezwykle szybki, niezwykle dynamiczny, żywiołowy w ringu, budzący pozytywne reakcje publiczności. Jego przeciwnikiem był zmieniony przez Sinistera dziedzic, któremu w drodze na ring towarzyszyli Sinister i Krampus. Oni już pozostali, pomagali dziedzicowi, podczas gdy sytuację jakoś tam starał się zrównoważyć nieco oblały Marcelito, który towarzyszył przy wyjściu Samsonowi. Tak, właściwie to był dosyć zabawny moment. Marcelito był obity, został jakby wyciągnięty przez Samsona podczas jego wejścia. Marcelito nie wyglądał specjalnie, jakby chciał wychodzić, jakby był zadowolony, a Samson założył mu
swoją czapkę i okulary na głowę, po czym Marcelito wbrew logice wrestlingowej no nie pozostał przy ringu, tylko poszedł. No może zgodnie z logiką, bo był tak zmęczony. Bardzo zmęczony, że zemdlał za słabo, albo przytłoczyła go ta czapka Samsona. Cokolwiek się stało, to warto odnotować, że dziedzic, tak jak już mówiliśmy, ma bardzo dużo fanów wśród publiczności, podobnie jak Sinister. Fanek, tak, przede wszystkim. Tak, pewnie masz rację. Myślę, że radzi sobie coraz lepiej. Z początku narzekałam trochę na jego umiejętności aktorskie, natomiast... Narzekałaś na jego przesadzone wejście na Ryukonia, szczególnie początek. Jakoś się przekonałam do tego. Facepaint, który on prezentuje na swojej twarzy, jest przerażający. Też doceniam to, bo to jest oczywiście dodatkowa praca i wchodzi się też w takie grono tych wrestlerów, takich jak Jeff Hardy czy Sting. Wrestlerów, którzy wytwarzają wokół siebie dziwny, specyficzny klimat. Podobnie jak Bray Wyatt i Wyatt Family. Zresztą Sinister i jego akolici to była stajnia, która najczęściej pozwalała sobie właśnie na odniesienie do Wyatta. W main evencie dziedzic stanął na rękach, jakby zrobił mostek, tak? W taki specyficzny sposób, jak Bray Wyatt. Dokładnie. Z kolei Krampus zakończył walkę ciosem Bray Wyatta, finisherem Sister. Tak, to też warto wspomnieć, a już ostatnim odniesieniem do Bray Wyatta był śpiew pana Pawłowskiego. He's got the whole world in his hands. He's got the whole wild world in his hands. Co ciekawe, pan Pawłowski poczeka, aż skończy się transmisja. Ale żeby było sprawiedliwie i trzeba mu to oddać, zaśpiewał to bardzo czysto. No i doceniam też te takie elementy, bo tak jak mówiliśmy w tym podcaście o gali na Wembley AEW, to tam nie było wprost takich odniesień, tak, do Braya Wyatta, takich, które wychodziły od federacji, a tutaj mieliśmy wiele i pan Pawłowski o to zadbał, więc bardzo fajnie. Zadbał na tyle, że osobiście wyśpiewał. To też jest niełatwe, prawda, żeby poprzez walkę, w trakcie walki opowiadać jakąś historię. Na przykład wrestlerzy, którzy poruszają się w specyficzny sposób w ringu, który jest zgodny z ich gimmickiem, opowiadają według mnie jakąś historię i każdym swoim ruchem przekazują coś. I tutaj był taki element, gdyż było wiele pinów, zarówno po stronie dziedzica, jak i po stronie Samsona. Walka była wyrównana. W końcu Samson stanął i powiedział, co jeszcze mam zrobić, żeby go pokonać, tak? To już jest jakaś historia przecież i to jest piękne, że ona się właśnie może odbyć w trakcie tych kilkunastu, kilkudziesięciu minut, w których trwa mecz, tak? Sam mecz jest jakąś wartością dodaną do tej historii. No i była taka równowaga pomiędzy tymi dwoma zawodnikami, że żaden z nich nie był w stanie przeważyć tej szali. Tak jak już powiedzieliśmy, Marcelito nie towarzyszył Samsonowi przy ringu podczas całej walki, natomiast Krampus i Sinister dzielnie stali u boku dziedzica, wspierając go przez całą walkę. No i być może to właśnie zaważyło. Dzięki pomocy tej mrocznej stajni, która w pewien sposób odwróciła uwagę sędziego i Samsona, dziedzic był w stanie zyskać tym samym przewagę nad przeciwnikiem i wygrał. Po meczu, jak możecie się domyśleć, stajnia Sinistera postanowiła, pomimo zakończonej walki, dalej męczyć naszego kochanego Samsona. No i na szczęście wtedy pojawił się
Marcelito wraz z Nano Lopezem. Jak dowiedzieliśmy się od pana Pawłowskiego, Nano Lopez nie wyszedł do ringu na swoją walkę, gdyż został zaatakowany przez Krecika, jakkolwiek by to dziwnie nie brzmiało. No tak to już jest z tymi wrednymi, złymi chilami, że oni się posuwają do nieczystych zagrywek. Przejdźmy do podsumowania. Największe plusy, największe minusy gali, najlepsza i najgorsza walka. No oczywiście trzeba wyróżnić przede wszystkim mecz Street Fight Gabriela Queena z Olgierdem. Wiele pamiętnych chwil, takie jak wyjazd samochodem z areny, takie jak kończąca całą walkę butelka rozbita na głowie Gabriela Queena. Takie jak Michinoku Driver na sklep z merchandisem, takie jak przyjęcie bumpa na beton. Po prostu Olgierd przerzucił Gabriela Queena, bardzo nieprzyjemnie wyglądający rzut. No to była walka, która zapisze się w historii polskiego w wrestlingu. I były w niej właśnie te najbardziej spektakularne momenty. Poza tym na drugim miejscu wymienimy debiut potężnego Hiszpana, King Caden, o ile dobrze pamiętam. Wyglądający tak, jak powinien wyglądać wrestler. Dobry, szybki w ringu, potrafiający skakać również poza ring. Ten moment, o którym mówiłaś, gdzie stracił panowanie nad sobą i rzucił się na baner przygotowany przez jedną z fanek. No rzeczywiście była wyjątkowa i też zostanie zapamiętana jako jeden z najlepszych momentów gali. Co ty chciałabyś wyróżnić? No może ze względu na to, że ja jestem ci taka narzekająca, to będę przede wszystkim narzekać. Oczywiście zgadzam się, że ta walka pierwsza, ten street fight, to jest naprawdę wyjątkowa walka i warto było przyjechać na tą galę, żeby zobaczyć chociażby ten pojedynek. A jeżeli chodzi o moje narzekanie, to bym powiedziała, że brakowało mi meczów tag teamów. Tak, skoro mamy pasę tag teamów, to dlaczego Paka nie walczy jako tag team? Tak, bo w zasadzie same singles mecze można było to jakoś ubarwić. Niekoniecznie przecież muszą walczyć zawsze o pasy, tak? Mogą mieć różne storyline'y, ale razem. Myślę, że oni razem też wypadają jako Paka najlepiej tak naprawdę, a nie trzy mecze oddzielne dla każdego z członków Paki. Więc to był taki dla mnie minus oraz wszystkie te rzeczy, które wymieniłam wbrew logice wrestlingowej. Jeżeli jesteście ciekawi tej gali, to też jest wyjątkowa okazja posłuchać Diany Strong jako komentatorki tej gali dla wspierających PTW na YouTubie. Można sobie zobaczyć i posłuchać. Jak zawsze, doskonała zabawa. Chciałbym jeszcze wyróżnić pojedynek Rafiego Rarytasa i Axela Foxa. Widać, że ta dwójka w ringu dogaduje się wyjątkowo dobrze. Pojedynki Rafiego Rarytasa zawsze są wyjątkowo stiffowe, wyjątkowo szutowe. Wygląda, jakby zostawiał ogrom zdrowia w ringu. Jakikolwiek przeciwnik staje naprzeciw właśnie Rarytasa, prezentuje się świetnie. Tym razem Axel Fox miał tę szansę. Panowie dostarczyli bardzo dobry pojedynek i świetnie się przy nim bawiłem. Pozwól, że dodam do największych plusów tej gali fakt, że niemalże każdy moment był elementem jakiegoś storyline'u, elementem jakiejś szerszej historii. I być może z racji tego często miałaś logiczne zastrzeżenia co do ciągłości, pewnej przyczynowo-skutkowej zależności, która powinna następować w ramach opowiadania historii. No cóż, tutaj jest pewne pole do
wykonania, pewna praca do wykonania. Natomiast sama gala, jak zawsze, dostarczyła ogrom dobrej zabawy każdej osobie, która znajdowała się na arenie. Obok mnie siedziało małżeństwo, które po raz pierwszy znalazło się na gali. Bawili się świetnie. Tak, my również bawiliśmy się świetnie. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Mam jeszcze jedno pytanie na koniec do ciebie. Czy film Axela Foxa to jest film AEW Collision? Tak, tak się złożyło. AEW, usłyszawszy ten film, prawdopodobnie Tony Khan nie mógł się powstrzymać. I... ukradł go Axelowi. Tak. No proszę, to jest świetny film. Dziękujemy za wysłuchanie. Dzięki.